Groźny pożar na Chlonda. Naczepa zapaliła się na trasie S1, powodem awaria hamulców. W Dziećkowicach autobus wjechał do rowu. Marcin Janota, witam i zapraszam. To jest Minął Tydzień w TVN.pl, a takie są szczegóły informacji. Do groźnego pożaru doszło piątkowej nocy na parkingu przy ulicy Chlonda. Zapalił się tam samochód osobowy. W wyniku pożaru uszkodzeń uległy 3 pojazdy. Dzięki szybkiej interwencji strażaków w porę udało się ugasić ogień, aby nie przeniósł się na inne pojazdy zaparkowane w pobliżu. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru. We wtorek mysłowicy strażacy zostali wezwani do pożaru naczepy samochodu ciężarowego na trasie S1 w kierunku na Dąbrowę Górniczą. Opony pojazdu zapaliły się na skutek awarii hamulców. W działaniach brały udział 3 zastępy PSP i 1 OSP. W Dziećkowicach na ulicy Długiej autobus linii 66 wjechał do rowu. Do zdarzenia doszło 10 grudnia przed godziną 10. Na szczęście w autobusie nie było pasażerów, kierowcy również nic się nie stało. Po kilku godzinach autobus został odholowany. Będzie bezpieczniej na skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej, Stadionowej i Emila Kaspariego. Wkrótce zostanie tam uruchomiona sygnalizacja świetlna. Sygnalizacja w obrębie skrzyżowania ma się automatycznie dostosowywać do natężenia ruchu na drodze. To jest program Minął Tydzień, a przed nami takie jeszcze tematy. Uroczyste wręczenie awansów i ślubowanie strażaka. W mikołajkowych korowodach rozwieźli dzieciom prezenty. Imponująca wystawa szopek bożonarodzeniowych w Muzeum Miasta Mysłowice. 2 grudnia w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której szczególnie wyróżniającym się strażakom wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe w Korpusie Aspirantów i Podoficerów. Awanse zostały nadane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Ponadto podczas wydarzenia Komendant Miejski PSP w Mysłowicach przyjął ślubowanie złożone przez strażaka, który wstąpił 1 grudnia w szeregi Państwowej Straży Pożarnej oraz pasyście zastępcy Komendanta Miejskiego PSP wręczył mianowania do służby stałej funkcjonariuszom pełniącym służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Mysłowicach. Zamiast reniferów motocykl lub wóz strażacki z bajkową świtą. W taki sposób święty Mikołaj ruszył rozdawać prezenty, czym zrobił ogromne wrażenie nie tylko na obdarowywanych prezentami maluchach, ale i na mieszkańcach naszego miasta. W ostatnich dniach mysłowiczanie mieli okazję oglądać na ulicach naszego miasta aż dwie niezwykłe parady. Moto Mikołaju w niedzielę i samego białobrodego z bajkową świtą w poniedziałek. W tym roku razem motocyklowe Mysłowice oraz motocyklowi Dawcy Szczęścia połączyliśmy siły. Podzieliliśmy się domami dziecka, że tak powiem, porówno, a jedziemy wspólnie jedną paradą. Niezależnie od tego, w jakim jesteśmy stowarzyszeniu, skąd jesteśmy, wszyscy mamy ten sam cel, żeby wywołać uśmiech na twarzach tych dzieci w Mysłowicach. Moto Mikołaje z workami prezentów zebranych wśród mysłowiczan, między innymi w markecie Netto przy ulicy Moniuszki, wyruszyli do placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ulicy Starokościelnej, na Brzezińce, Słupnej, Ławkach, Kosztowach i w Imilinie. To już 9. edycja akcji, która co roku robi ogromne wrażenie nie tylko na obdarowanych meluchach, ale i na mieszkańcach. Akcja jest wspaniała, uczestniczę w tej akcji po raz trzeci. Jestem ogromnie wzruszona za każdym razem, kiedy odwiedzamy dzieciaki, także polecam akcję. Mam różnych znajomych, którzy wychowali się w domu dziecka. Po części rozumiem ich sytuację, no i potrzebują takiego wsparcia dla siebie, więc my im to umożliwiamy. Bardzo fajna akcja, trzeba ją jak najbardziej nagłaśniać, wspierać. Jesteśmy jak najbardziej za. Dzień później, 6 grudnia, Mikołaj z prezentami dotarł też barwnym korowodem na piasek i rymerę. Finał tych objazdowych Mikołajek odbył się na lodowisku w Parku Słupna. W paczkach przygotowanych przez miejskie instytucje i fundacje znalazły się m.in. maskotki, którym obdarowani dadzą drugie życie. Kto przyszedł, ten dostał prezent. Po to, żeby pamiętał, że ten święty Mikołaj w Mysłowicach jest najfajniejszy na świecie. Jednocześnie w Mysłowickim Ośrodku Kultury o godzinie 17.30 spotkaliśmy się z drugim świętym Mikołajem. Oczywiście jeden i drugi są prawdziwy. Tam była bajka świętego Mikołaja i można było zrobić sobie fotografię ze świętym Mikołajem na specjalnie przygotowanej ściance. Podczas obu imprez 6 grudnia rozdano około 600 paczek. Niespodzianką dla wszystkich mysłowiczan było też otwarcie lodowiska w weekend poprzedzający Mikołajki. Codziennie
w godzinach od 9 do 20 praktycznie można z tego miejsca korzystać. Szykujemy szereg atrakcji, bo jak wiadomo i się zbliża karnawał i być może w okresie świąteczno-sylwestrowym będzie kilka niespodzianek. Szopka bożonarodzeniowa to najbardziej charakterystyczny element świąt Bożego Narodzenia. Imponującą kolekcję około 40 eksponatów z całego świata, w tym Europy, Afryki i Ameryki Południowej, można podziwiać do końca stycznia w Muzeum Miasta Mysłowice. W zależności od regionu świata, z którego pochodzą, szopki różnią się wyglądem. Wszystkich serdecznie zapraszamy do Muzeum Miasta Mysłowice. I to była ostatnia informacja w tym wydaniu programu Minął Tydzień. Widzimy się już za 7 dni. Życzę spokojnego i zdrowego tygodnia. Do zobaczenia.